Nic tutaj nie widzę. To ślady kopyt. Nie zostawił ich zwykły koń. To są ślady bytu astralnego. Musimy iść za nimi. Zdechłe ćmy często oznaczają obecność zjawy. No to wie każdy, ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w zimie, kiedy polowaliśmy na gule. To zapach śmierci. Nie czuję nic niezwykłego. Czy ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? No wiesz co? Chyba już wiem, z czym mamy do czynienia. Dobra, Geralt. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Wiemy niewiele. To jakiś rodzaj ducha. Nie wiadomo, dlaczego dręczy pustelniczkę. Jest niematerialny, więc na razie nie mam pomysłu, jak z nim walczyć. O ile w ogóle uda mi się go znaleźć. Za pozwoleniem. To z całą pewnością jest niematerialna zmora, która przybrała kształt konia. Zmora? To faktycznie miałoby sens. Zmory są całkowicie niewidzialne, także dla wiedźminów. Skąd możesz to wiedzieć? Bo ją widzę. Tam stoi. Ucieka! Wskakuj na siodło, wiedźminie! Gonimy ją! Widzę zmorę! Ruszamy, Geralt! Za nią! Muszę oszczędnie gospodarować energią. Nie wiadomo, jak długo będziemy biegli. Bez urazy, ale musimy porozmawiać na temat tego, jak mną kierujesz. Wolałabym, żebyś był bardziej zdecydowany co do kierunku, w jakim chcesz, żebym biegła. Czasami trudno mi cię zrozumieć. Też wolałbym, żebyś bardziej płynnie wykonywała polecenia. A ten znasz? Co powiedział ślepy koń przed wkroczeniem na tor wyścigowy? Nie widzę przeszkód. Się uśmiałam. Nie traćmy tej zmory z oczu. Ty też ją teraz widzisz? Tak, widzę. Biegnij pod koń. A co ja robię, twoim zdaniem? Skoro już tak szczerze rozmawiamy, to chciałbym zapytać, dlaczego czasem mnie zrzucasz w trakcie walki? Nie przypominam sobie. Jasne. Rozpłynął się w powietrzu. O kurwa! Uważaj, Geralt! Matko, Ow!
Marcello Clerici, rycerz. Umarł w zeszłym roku, był mniej więcej w wieku naszej pustelniczki. Wygląda na to, że jego duch pod postacią konia dręczy Pinastri. Po co mi to mówisz? Przecież umiem czytać i wyciągać wnioski. Mówienie na głos pomaga mi w koncentracji. Geralt, to ta zmora. Na nią! Pozwólcie mi wytłumaczyć! Mów, byle prędko. Dlaczego dręczysz pustelniczkę? Ja? Przecież to ona dręczy mnie. Nie chce mi wybaczyć. Przez nią nie mogę zaznać spokoju. Codziennie przychodzę błagać ją o łaskę. Błagać o łaskę? Pijesz jej krew i straszysz ją. Jakaś potworna siła mną kieruje. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale wiem, że dopóki Pinastri mi nie wybaczy, nie zaznam spokoju. Dlaczego przybierasz postać konia? Postać konia? O czym ty mówisz? Odkąd umarłem? Codziennie. Jakaś nieznana siła wyrywa mnie z grobu. I muszę biec. Przed siebie. Potem wracam tutaj i czuję w ustach smak krwi. Nie wiem. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Ale wiem, że ta tortura się nie skończy, póki ona mi nie wybaczy. Czekaj, ona mnie widzi jako konia? Najwyraźniej. Ja też cię tak widziałem. Skąd znasz pustelniczkę? Co was łączy? Znałem ją od zawsze. Od dziecka. Kochałem ją. Ale ona zawsze była smutna. Nic jej nie cieszyło. Świat ją przerażał. Myślałem, że doskwiera jej bieda. Dlatego starałem się za wszelką cenę wyrwać nas ze wsi. Zostałem giermkiem. I wziąłem ją ze sobą na zamek. Ale Pinastri szybko się zorientowała, że arystokraci nie są wcale szlachetniejsi niż wieśniacy. Kiedy zawiodła się także i na mnie, uciekła z zamku i dołączyła do ruchu flagelantów. Ja też wyprowadziłem się z dworu, żeby być blisko niej. Ale nie chciała mnie znać. W końcu i biczownicy okazali się dla niej zbyt małoduszni. Wtedy została pustelniczką. Widzę to teraz tak jasno. Za życia nie mogłem jej zrozumieć. Z głębi grobu żywi wyglądają jak jasne, wyraźne rozbłyski. Widać naraz ich wszystkie myśli. Teraz rozumiem, dlaczego musiała mnie porzucić. Myślę, że to jej zapiekły gniew zrobił z ciebie zmorę. Musiałeś jej wyrządzić wielką krzywdę, skoro woli się skazywać na udrękę niż wybaczyć. Co takiego zrobiłeś? Nic jej nie zrobiłem. Przysięgam. Nie jej. Ale zakatowałem mojego konia. Pinastri to widziała. To był piękny ogier. Mój łysek. Ale miał na rowy. Zrzucił mnie w trakcie turnieju. A tak bardzo chciałem wygrać. Pinastri tak się cieszyła, że dopuszczono mnie do udziału. Mnie, chłopskiego syna. Chciałem wygrać dla niej. Ale przez konia przegrałem. W
wpadłem w szał. Pobiłem go tak, że padł. Bardzo tego żałuję. Odpuść mi w imieniu Łyska. Błagam. Wybacz mi. To nie ja powinienem ci wybaczać. Ale twój koń może mnie uratować. Błagam. Co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie mi. Pani, daruj mi winę. Twoje wybaczenie faktycznie może uwolnić jego ducha. Ale zrób to tylko wtedy, kiedy naprawdę uznasz, że zasługuje na łaskę. Ten czyn był potworny. Nic go nie usprawiedliwi. Twój koń był na pewno wierny i starał się jak mógł, bo my, konie, takie jesteśmy. Masz rację. Wiem. Zasługuję na to, co mnie spotkało. Ale nie jesteśmy mściwe, nie chowamy urazy, nie pamiętamy złego. Wybaczam ci w imieniu biednego Łyska. Dziękuję. Czuję. To niebywałe. Czuję się teraz tak lekko. No dobra, chyba możemy już wracać. Ten duch nie będzie już dręczył Pinastri. Masz coś do dodania, Geralt? Nie mam. Wracajmy do pustelniczki. Zmory nie ma. Nie będzie cię już dłużej dręczyć. Od razu poczułam zmianę. Jakby ktoś mnie wypuścił z dusznej, ciasnej piwnicy. Nie sądziłam, że ktokolwiek zdoła mi pomóc. Dzięki, Wiedźminie. Wiem, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Mogę ci zaoferować tylko to. Ziemniaki? No, wyjątkowo obrodziły w tym roku. Podziękowania należą się właściwie mojemu koniowi. To zasługa Płotki. Ona rozwiązała twój problem. Dziękuję i tobie, szlachetne stworzenie. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak? Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej? Szukamy następnego zlecenia? Jasne. Ale czuję, że odwar przestaje działać. Już niedługo nie będę cię rozumiał. O, fatalnie. Miałbym ci jeszcze tyle do powiedzenia i... Konie to bystre zwierzęta.